Aż 75% żywności, którą zjadamy, to wynik ciężkiej pracy tych pasiastych owadów. I saw a little bumblebee. Niestety pszczoły mają problem, nie czują się już bezpiecznie na wsi. Naprzeciw wychodzą miejsce bartnicy. W mieście, tak jak nasza obserwacja tutaj pracy pszczół i owoce ich pracy, są bezpieczne i mają się bardzo dobrze, powiedziałbym nawet lepiej niż na wsi. Rolnicy stosują dużo chemii na swoje uprawy, a w mieście mamy tutaj łazienki królewskie dookoła naszego hotelu i jest bardzo dużo pokarmu dla nich od wczesnej wiosny aż po późną jesień. Wiele badań wykonywanych na Zachodzie pokazuje, że istnieje większa różnorodność i bogactwo gatunków na terenach miejskich niż na terenach rolniczych. Regent Warsaw Hotel mocno zaangażował się w akcję ratowania polskich pszczół. Te zapracowane owady mieszkają w pasiece na 6 piętrze. Na dachu hotelu jesteśmy z pszczołami już od 3 lat. 3 lata temu wpadliśmy na taki pomysł, żeby sprowadzić pszczoły do Warszawy. Hotel Regent był pierwszym hotelem, który wpadł na taki pomysł w Warszawie. No i później zaczęła się lawina, każdy chciał mieć swoje pszczoły. Badaliśmy swój miód po pierwszym roku pracy pszczół. Badania przerosły nasze oczekiwania, dlatego że nie było ani zanieczyszczeń i miód był naprawdę wysokiej jakości. Pszczoły zbierają nektar z warszawskich łazienek. Tak nieoczywistego połączenia smaków pochodzących z różnych gatunków roślin mogą spróbować wyłącznie hotelowi goście. Cały miód, który wyprodukują te pszczoły, jest pochłaniany przez naszą kuchnię hotelową. Dla ciekawości podam, że zeszły rok przyniósł ich 580 kilo. Nasze życie zależy od istnienia pszczół, dlatego pan Dariusz zachęca do zakładania pasiek. Do tego potrzebne są jednak odpowiednie warunki i okolica bogata w różnorodną roślinność, żeby pszczoły mogły robić to, co lubią najbardziej – po prostu pracować. Zanim postawimy taki ul na dachu, najpierw trzeba sprawdzić środowisko dookoła tego dachu, bo postawić ul z pszczołami, które nie będą miały pożywienia, to tak naprawdę nie jest sztuka, bo robimy tylko im krzywdę. Pszczoła lubi pracować i szuka sobie pracy. Jeżeli nie będzie miała pożywienia dookoła, to zabierze królową cały rój i przeniosą się w inne miejsce. But I know that I will somehow be okay.